Dobrze. Będziemy, to czy będziecie jeszcze dzielić? To jeszcze jest, to jest tyle? Tak. To jest to wszystko? Ludzie złoci. Siostro Szymono. No. Oddają, rozdają. Naprawdę, to jest wózek. Nie. No dobrze, tutaj chodźcie, będziemy coś robić z tym, bo tutaj pan nagrywa, no nie wiadomo. Stowarzyszenie Głogowska, tak? Głogowska Edukacja Kresowa. My jesteśmy tak na pół, można powiedzieć, tak? Może ja zacznę? Dobrze? Bardzo proszę. Siostro, chciałam powiedzieć, że... teraz ciszę, dobrze? Tak. Że Bolesławiec, mieszkańcy Bolesławca, przedsiębiorcy, cały czas nas po prostu proszą, żeby do klasztoru, do sióstr coś zawieźć. I w tym momencie mamy tutaj na przykład znicze z różnych szkół. Tu akurat jest ze szkoły podstawowej numer 1, ale najwięcej, można powiedzieć, tych darów, które zbierają, to jest szkoła podstawowa numer 5. Ja tak jakby pokażę tylko coś tam jedno. Z Bolesławca. Jedno. Tak, z Bolesławca. Pokażę jakieś tam jedno, coś tam wyciągnę. Tu są różne rzeczy, ale... Między innymi kołdra. Leciutka tak, kołderka. Leciutka kołdra tutaj. Świetnie, położę. Tak. Tu gdzieś jest kościel. Nie tu następna kołderka, tak. Kołdra, poduszki. Tu ubranka, tutaj tu ubranka. Zabawki tu są. Zabawki dla dzieci. No pięknie. Są też... Pięknie, bardzo dziękuję. Dla Emilki w sam raz, dla Emilki. Są takie malutkie też ubranki. Emilka, chodź, dostaniesz taką, tutaj takiego motylka, nie, prawda? Nie, czy to jest, co to jest, taki motylek? Emilka, choć dostaniesz taką zabaweczkę, to z Polski, wiesz, ty się uczysz też języka polskiego, po polsku do ciebie rozmawiamy, to jest dla ciebie, trzymaj. Tak, i jeszcze wybierzemy jakieś zabawki dla Andryjka i dla Bohdana. Proszę, chodź Andryjko. Tak. Jest laleczka, może dla niej to taka laleczka byłaby ładniejsza. Bardzo dziękujemy. Zobacz, ta laleczka jak będzie się nazywać? Zobaczymy, tak. A tutaj jeszcze dla chłopczyków. Tak, proszę bardzo. Tak. Dla chłopców, nie wiem, czy to takie coś pasuje. Myślę, że nie się pasuje. Się, ja to się nie znam, ale czy jest jakaś bateria. Na rok, to tatuś może, a może ona się już. Czy mamusia pomoże, proszę. Proszę, mamusia. Bo to cały czas jest. To jest nasza też wychowanka. Proszę bardzo. Tak? Tak, Wala jest naszą wychowanką. To od dziecka myśmy ją przyjmowały tutaj. Przychodziła do nas. Świetnie rozumie język polski. Chodź, Wala. Proszę. Chodź, Wala. Ja coś takiego pomysłu? No, Wala jeździ z Andryjką, tak? Bohdańczykom do szpitala jeździ, do Odessy. Ale to też trzeba bateria, na pewno się wyładowała bateria. Bo tu cały czas nam grało w samochodzie. No to proszę, to dla Bohdańczyka będzie. Bardzo dobrze. A co się mówi, co trzeba powiedzieć? Chcesz takiego? Jakub, bardzo proszę. Hołosno, Dziękuję, bo tutaj pan nagrywa i dla tych dzieci, które to kotrice dali, to ci dzieci będą baczyć. Dzieci będą widziały, kto tam otrzymał te zabawki. Możecie bardzo podziękować tutaj do pana powiedzieć. Skarżyć duże harno. Dziękuję. Jezu, brawo. Pięknie, to no. Już mamy od razu. Tak powiem, prawda? Szkoła podstawowa numer 5 to jest najbardziej tak zaangażowana tutaj w Bolesławcu. I po prostu co możemy, każdy po prostu chciałby coś siostrom przekazać. Także tak, taki dar serca, prawda? Taki dar serca. Dar serca. I myślę, że to nie tylko właśnie rodzice na pewno pomagają dzieciom, ale to głównie dzieci przekazują, prawda? Szkoła, dzieci przyniosą do szkoły. Nauczyciele organizują zbiórkę. Bardzo dziękujemy.